Masz już dość tego całego chaosu związanego z końcem wsparcia Windows 10? Przecież miało się skończyć 14 października 2025 roku, a jednak w Europie będzie dłużej. Problem niby zażegnany, niby za darmo, ale przecież to tylko na jeden rok. I tak naprawdę, aby w ogóle przedłużyć czas wsparcia, musisz założyć i być zalogowanym do konta Microsoft, a to już brutalnie wysoki koszt, o którym nikt specjalnie nie mówi. To konto pozwala Microsoftowi na ciągłe monitorowanie tego, jak korzystasz z komputera, daje dostęp do historii, wyszukiwania, otwieranych aplikacji i ogólnie wszystkiego tego, co robisz w systemie, a to jest coś, co chyba wolisz zachować dla siebie. Naturalnym byłoby przejście na Windows 11, i taki materiał już znajduje się u mnie na kanale, ale 11 nie każdemu odpowiada. Starsze komputery też mogą z nią nie działać. Tak więc, czy to rzeczywiście już totalny koniec dla dziesiątki? A może jednak da się jeszcze zainstalować Windows 10 na starym komputerze, który nie wspiera technologii SSE 4.2, bez szpiegującego konta Microsoft, i otrzymywać aktualizacji, ale nie na rok, a na 7 lat? Uh. Tak, da się. W tym poradniku mam dla Ciebie specjalną wersję Windows 10, o której Microsoft woli głośno nie mówić, a która ma gwarantowane wsparcie i aktualizację bezpieczeństwa. Aż do 2032 roku. Hey, that's pretty good. Ta wersja dziesiątki jest jeszcze lżejsza, jeszcze szybsza i pozbawiona wszelkich niepotrzebnych śmieci. Pokażę ci, jak ją zainstalować i jak aktywować, a to pozwoli ci zapomnieć o tym całym problemie na długie lata. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Led. Przedstawię Ci najprawdopodobniej najlepszą wersję dziesiątki, jaka kiedykolwiek powstała: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Wiem, nazwa brzmi skomplikowanie, ale idea jest genialnie prosta. Wersja IoT została stworzona dla urządzeń o krytycznym znaczeniu sprzętu, który musi po prostu stabilnie i bezawaryjnie działać przez długie lata. Mowa tu o bankomatach, terminalach medycznych czy maszynach produkcyjnych. I teraz pomyślisz, czy coś tak dobrego w ogóle można zainstalować na domowym PC? Przecież mój laptop w niczym nie przypomina bankomatu. Otóż tak, da się zainstalować, a powód jest zaskakująco prosty. Niezależnie od tego, czy mówimy o potężnym komputerze stacjonarnym, twoim 15-letnim laptopie, czy terminalu na lotnisku, sercem każdego z nich jest procesor, który mówi dokładnie tym samym, uniwersalnym językiem. I właśnie dlatego bez żadnego problemu możesz na nim uruchomić ten sam. Super stabilny system operacyjny. I teraz kluczowe pytanie, czy LTSC to jakaś okrojona, wybrakowana wersja? Czy tracisz coś ważnego? Odpowiedź jest prosta: absolutnie nie. To wciąż jest pełnoprawny Windows 10. Rdzeń systemu jest dokładnie taki sam co w wersji Home i Pro. Oznacza to, że każda gra i każdy profesjonalny program, z którego w tym momencie korzystasz, zadziała na nim bez najmniejszego problemu. Główna różnica polega na tym, czego w tej wersji nie ma. Została ona całkowicie odchudzona z tych wszystkich ciężkich, zamulujących i pożerających zasoby śmieci. Nie uświadczymy tu też tak rozbudowanej telemetrii, czyli nazwijmy to po imieniu, szpiegowania każdego Twojego kliknięcia w celach marketingowych. Instalując tę wersję systemu, zyskujesz ekstremalną wręcz żywotność i spokój na długie lata. Po roku darmowych aktualizacji inni będą się martwić, czy płacić Microsoftowi haracz za kolejny rok, a ceny szokują. Większość źródeł przyjmuje, że drugi rok wsparcia ma kosztować w okolicach 450 zł, trzeci nawet dwa razy tyle. Ty, mając wersję LTSC, masz pełen komfort i gwarantowane darmowe aktualizacje bezpieczeństwa aż do 13 stycznia 2032 roku. Oh my God. Ponadto Twój system będzie też o wiele szybszy. Brak tych wszystkich śmieci oznacza, że komputer po prostu śmiga, uruchamia się szybciej, zużywa znacznie mniej pamięci RAM i uwalnia pełny potencjał procesora. Nawet na starym dysku talerzowym poczujesz zauważalną różnicę. LTSC to także zwiększona prywatność. Zapomnij o wciskaniu ci na siłę konta Microsoft. Tutaj masz pełną kontrolę i znacznie ograniczoną telemetrię. Twój komputer znowu jest Twój. Ponadto, decydując się na tę wersję systemu, otrzymujesz również pancerną stabilność. Żadnych corocznych, wielkich aktualizacji, które psują sterowniki czy zmieniają interfejs. Instalujesz raz i zapominasz. System po prostu działa. Tylko bądźmy tutaj ze sobą szczerzy. To rozwiązanie owszem jest genialne, ale też nie jest ono dla każdego. Jeśli masz najnowszego, potężnego peceta do gier i chcesz mieć dostęp do absolutnie najnowszych technologii, to wybierz jednak Windows 11 LTSC. Link w prawym górnym rogu i w opisie. Ta wersja dziesiątki, którą tutaj dzisiaj omawiamy, oparta jest na jądrze 21H2, więc nie znajdziesz tu takich nowinek, chociażby jak Direct Storage, który znacznie przyspiesza ładowanie gier. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Na sprzęcie, na którym nawet Windows 11 się nie odpala, i tak byś chyba z tego nie skorzystał. Domyślnie nie ma tu też sklepu Microsoft Store, ale jeśli go potrzebujesz, to bez obaw. Pod koniec filmu pokażę ci, jak w 30 sekund go doinstalować. W przeciwieństwie do konsumenckich edycji Windowsa, Microsoft ukrywa wersję LTSC i znacząco utrudnia ich pobranie z oficjalnej strony. Do niedawna można było jeszcze pobrać wersję ewaluacyjną Windows 10 LTSC, ale w tym momencie Microsoft na siłę przerzuca ruch z tego adresu i zmusza nas do przejścia na Windows 11. A to ci dopiero numer. Lecz jak wiecie w internecie nic nie ginie, w opisie znajdziecie link do mojej strony techmania.kd.pl, a na niej są już wszystkie niezbędniki do tego materiału. Pierwszy link prowadzi do strony masgrave.dev i wiem, nazwa brzmi co najmniej nieprzekonująco, lecz spokojnie. Jest to jedno z najbardziej szanowanych miejsc w sieci, które daje dostęp do narzędzi pozwalających pobrać oficjalne pliki bezpośrednio serwerów Microsoftu. Tak, pliki wciąż tam są, ale Microsoft przecież ma większy interes, abyście przeszli na Windows 11 z reklamami i dlatego utrudnia tutaj sprawę. Wybieramy więc wersję Windows 10 LTSC 2021. Co ważne, nie pobieramy tutaj wersji IoT, a tylko zwykły obraz Enterprise LTSC w języku polskim. Zaufajcie mi, później zmienimy ją na wersję ze wsparciem do 2032 roku. Pamiętajcie, aby pobrać tu odpowiedni plik dla swojego komputera. 64-bitowa wersja Windows'a zwyczajnie nie zadziała na starej 32-bitowej maszynie. Z kolei łatwo wpaść w pułapkę, bowiem 32-bity zadziałają na nowszym 64-bitowym komputerze, ale absolutnie tego nie róbcie z dwóch ważnych powodów. 32-bitowy system ma ograniczenie w adresowaniu ilości pamięci RAM. Wszystko powyżej 3,5 GB no po prostu nie będzie dla niego rozpoznawalne. Taki system może być też wolniejszy w niektórych programach. No okej, okay, ale jeśli nie wiesz, czy Twój komputer jest 32- lub 64-bitowy, to w swoim obecnym systemie wciśnij Start, wpisz CMD, kliknij Enter i wklej tu tę komendę. Ta oczywiście do skopiowania jest też na mojej stronie, po czym wciśnij Enter. Tym prostym sposobem dowiesz się, jaką architekturę obsługuje Twój procesor. A jeśli chcesz mieć niepodważalną pewność, że pobrany plik nie jest zmodyfikowany przez jakiś kamero hakerów to na mojej stronie zamieściłem krótki poradnik tego, jak zweryfikować sumę kontrolną pliku ISO. Porównasz w ten sposób tzw. odcisk palca z oficjalnym, opublikowanym przez Microsoft kodem, Będziesz mieć wtedy pewność, że plik jest w 100% oryginalny i nie został w żaden sposób zawirusowany. No okej, okay, ale przechodzimy teraz do kolejnego kroku, którym jest pobranie programu Rufus w wersji przenośnej. Link do tego również na mojej stronie. Po uruchomieniu zobaczysz takie oto okno. Teraz wsadź do portu USB pendrive o minimalnej pojemności 8 GB. Gdy to zrobisz, w polu u góry pojawi się nowe urządzenie. Upewnij się, że nazwa odpowiada nośnikowi, który chcesz wykorzystać jako rozruchowy do instalacji systemu i ostrzegam, że wszystkie dane na nim zostaną usunięte. W polu obrazu wybieramy ten, który przed chwilą ściągnęliśmy z założeniem, że pobrał się on już do końca. Domyślny schemat partycjonowania ustawiony jest tutaj na GPT, ale działa on tylko z komputerami posiadającymi UEFI. To taka nowsza odmiana biosu. Takie komputery zaczęły pojawiać się gdzieś od 2010 roku. Jeśli masz komputer sprzed co najmniej 15 lat, jeszcze z ery bios to wybierz tu MBR. No ale ja wybieram GPT i klikam Start. Pojawi się tu okno niestandardowych ustawień Windows. Tym sposobem po części zautomatyzujecie proces instalacji systemu i jak najbardziej warto to zrobić. Ja włączam utworzenie lokalnego konta, ustawiam taką samą lokalizację, wyłączam zbieranie danych osobistych i dezaktywuję BitLocker. Ten proces zajmuje dłuższą chwilę, tak więc poczekajcie cierpliwie. Teraz już wystarczy uruchomić ponownie komputer ze świeżo utworzonego nośnika i możemy działać. Sama instalacja jest prościutka, jeśli jednak i z tym potrzebujesz pomocy w postaci powolnego przeprowadzenia krok po kroku, to w niezbędnikach do tego materiału zamieścię link do mojego poprzedniego poradnika poświęconego właśnie. Instalacji zwykłej wersji Windows 10. Dowiesz się z niego, jak utworzyć partycje, jaki rozmiar im przypisać, a nawet poznasz sposób na nadanie partycjom dowolnej litery dysku. Tu jednak to wszystko pominiemy aż do zakończenia instalacji, bowiem w tym momencie musimy odłączyć komputer od internetu lub internet od komputera. Tak, dobrze słyszeliście. Jest to przecież korporacyjna wersja systemu. Nic więc dziwnego, że przy instalacji prosi o zalogowanie do konta służbowego. Jeśli wcześniej odłączyliśmy internet, to poprosi jedynie o połączenie z siecią, ale spokojnie. Pomijamy to okno, klikając w lewym dolnym rogu napis Nie mam internetu i ponownie... Kontynuuj z ograniczoną konfiguracją. To nas przepuści dalej. Nadanie nazwy użytkownika jest konieczne, ale jeśli nie chcecie hasła, to możecie tu kliknąć dalej. Jeśli jednak nie zdążyłeś odłączyć internetu lub nie wiesz jak to zrobić, to najprostszym sposobem jest wyjęcie kabla od routera lub odłączenie jego zasilania. Krzyknij tylko innym domownikom, że internetu nie będzie na 5 minut i na tym ekranie po prostu zresetuj komputer. Gdy sprzęt uruchomi się ponownie, będziesz mógł dokończyć instalację. Kiedyś jeszcze działała komenda tutaj Bypass NRO, która pozwala na obejście tego ekranu logowania, ale no cóż, oczywiście ją też wyłączyli. W końcu za pomocą tych kont, dzięki inwigilacji sprzedaży danych użytkownika, Microsoft robi dobre pieniądze, tak więc dwoją się i troją, aby to wszystko poblokować. Po zakończeniu instalacji masz na komputerze czysty, świeżutki system. Jeśli jeszcze nie podłączyłeś internetu, to jak najbardziej można teraz to zrobić. Jak widzisz, wszystko działa. Monitor 4K także został prawidłowo wykryty. Firefox zainstalowany i zajęte jedynie 2,4 GB pamięci RAM. Niby super, ale wciskając start, wpisując WinVer i wciskając klawisz Enter, widzimy, że jest to Windows 10 Enterprise LTSC, czyli ten, który ma wsparcie tylko do 2027 roku. Do tego, jeśli wciśniesz teraz start i wpiszesz słowo Aktywacji, otworzysz ustawienia, to zobaczysz, że system ten nie został aktywowany. No właśnie, a my chcemy aktywowany system z pełną funkcjonalnością oraz przekonwertowanie tej licencji na IoT. Która będzie otrzymywała wszystkie poprawki bezpieczeństwa aż do 2032 roku. I tu z pomocą przychodzi sklep GVG MOL. Cieszy się on ogromnym zaufaniem użytkowników i pozwala na zakup kluczy licencyjnych, także do tak wyspecjalizowanej wersji systemu. W niezbędnikach do tego filmu znajduje się link do wersji Windows 10 Enterprise LTSC 2021 IoT. Klikamy więc kup teraz, logujemy się lub zakładamy nowe konto na stronie sklepu i tu drobna uwaga. Pamiętajcie, czy tworzycie konto przy użyciu adresu mailowego, czy przy użyciu chociażby konta Google lub Twitch. Jak widzicie, aktualna cena wynosi 87 ,83 zł 83 grosze, ale poniżej w polu kodu promocyjnego wpisujemy TMHD i po zastosowaniu cena spada do 61 ,48 zł 48 groszy. Jak widzisz, ten materiał rozwiązuje problem setek tysięcy, może nawet milionów Polaków, którzy mają starszy sprzęt i po prostu chcą zostać przy Windows 10. Z moim kodem zaoszczędziliście właśnie ponad 26 zł, więc w zamian mam do Ciebie jedną, ale naprawdę ogromną, ogromną prośbę. Proszę, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i wyślij ten film dalej. To naprawdę pomaga. Bez Twojej pomocy algorytm YouTube po prostu zakopie ten materiał, a to oznacza, że wszyscy Ci, którzy mogliby uratować swój sprzęt, Wpadną prosto w pułapkę szpiegującego Windows 11. Pomóż mi dotrzeć do tych osób i jednocześnie zrób coś dobrego dla środowiska. Każda taka instalacja to przecież odroczona o długie lata potrzeba zakupu nowego komputera. Mówiąc wprost, twój lajk like i komentarz to mniej elektrośmieci na wysypiskach i mniej toksycznych związków w naszej glebie oraz wodzie. Jestem przekonany, że jest to ważna misja i liczę na Twoje pełne wsparcie, a jak widzisz, ty możesz liczyć na moje. Dlatego idziemy z poradnikiem dalej. Teraz po dokonaniu płatności przejdź do swojego konta. Wybierz zakładkę Moje zakupione zamówienia, kliknij przycisk Zobacz klucze i tu na dole wciśnij weź klucz. Skopiuj go w okienku aktywacji Windows, który otworzyliśmy wcześniej. Kliknij ten niebieski napis Zmień klucz produktu. Tutaj wklejasz właśnie swój klucz. Aktywujesz i jak widzisz, Windows 10 Enterprise LTSC przeskakuje na Windows 10 IOT Enterprise LTSC, czyli ten ze wsparciem. Tak, jak chcieliśmy, do 2032 roku. Komputer jeszcze chwilę po tym mieli, po czym pojawia się okno, że system został aktywowany. Tym sposobem masz pancerną i to najlepszą oraz najlżejszą wersję dziesiątki, ze wsparciem aż do 13 stycznia 2032 roku. Życzę Wam długich lat radości i zadowolenia ze swojego komputera. No okej, okay, ale co jeśli klucz, odpukać, nie zadziała? Spokojnie, w prawym dolnym rogu strony znajdziecie taką ikonę czatu na żywo. Kliknijcie ją i napiszcie krótko po angielsku o co chodzi, najlepiej wklejając swój numer zamówienia. Konsultant prawdopodobnie poprosi Was o zrzut ekranu z widocznym błędem aktywacji. To standardowa procedura. Taki problem jest zazwyczaj rozwiązywany od ręki, najczęściej poprzez wysłanie Wam nowego klucza. Jeśli kiedykolwiek później zechcesz doinstalować sklep Microsoftu, to nic prostszego i naprawdę zostań na chwilę, bo możesz jeszcze tego potrzebować. Pobierz archiwum z niezbędników z mojej strony, wypakuj je, kliknij prawym na skrypt wykonujący i uruchom go jako administrator. Wciśnij dowolny klawisz, aby zainstalować potrzebne biblioteki i jeszcze raz, aby zainstalować sam sklep. Trzeci raz, aby zamknąć okno i jak widzisz, w menu Start Microsoft Store pojawia się jako nowa aplikacja. No i co? Wszystko lata! A teraz, gdy nie musicie ani kupować drogiego systemu, ani nawet nowego komputera, to może zachęcę Was do obejrzenia czegoś zupełnie innego mojego materiału z podróży i przeprowadzki do Azji. W końcu życie w Europie robi się już dramatycznie drogie, a pensje nie nadążają za rosnącymi kosztami życia. Wiem to z własnego doświadczenia. Tu w Irlandii, gdzie mieszkam, nie dość, że ciężko pracujących ludzi obarcza się 52% podatkiem, co przecież jest zwykłym rozbojem w biały dzień. To jeszcze pogody nie ma, a na ulicach bywa coraz mniej bezpiecznie. Zresztą to nawet mało powiedziane, bo po własnym osiedlu strach chodzić. Dlatego my zrobiliśmy inaczej. Za ułamek ceny europejskiej klitki, kupiliśmy w Azji luksusowe mieszkanie z basenem, siłownią, kortami, salą do koszykówki i miejscem na trzy auta. To wszystko za pieniądze, za które w Irlandii nie kupilibyśmy nawet garażu. Dlatego koniecznie napiszcie w komentarzu, jak to wygląda u Was, czy trudno jest wiązać koniec z końcem, czy jeszcze jakoś dajecie radę. A jeśli ten temat Was zainteresował, to serdecznie zapraszam do obejrzenia całej serii z moich podróży. Link poniżej.